No, witamy w dalsze skoki. Gramy karierę Maczak TV, zawody Wisła K120. No, tu dla bardzo młodego skoczka. Aha, co? Kontuzję mam. Miałem. Aha. Dobra, ale skaczemy jednak z drugi raz w Wiśle. Co tu za domek? Aha, to jest skocznia. Minus 16,5 stopnia. No, pogoda w Polsce cały czas nie rozpieszcza. W kurskich rejonach wielki mróz. Pierwszy atlet Anti Alto później skacze. No, 84%. Może tym razem się dostanę. Dalej zobaczmy, jak się będzie skakać na tych pięknych skoczniach. No, bez wiatru bocznych. Może będzie pierwsze lądowanie. No nie, no tak długo żyłowałem ten lot. Kibice mi tam gratulują za piękny skok. Oni wiedzą, że mi się nic nie stanie. 123 metry, no, z kwalifikacją, które zająłem miejsce. 34, no jest okej. Okay. To dużo startuje, 70 aż. Jarko mety się nie zdobył, no proszę. Dobrze. Rozpoczynamy konkurs w Wiśle World Cup. To jest World Cup w ogóle, oni mnie wzięli, no dlatego Jarko mety tak daleko był. O, w mordę. No, za wcześnie, 1,62 metra, będzie to słaby skok. Noż, kurwa! O Boże, no, stres zjada tego młodego zawodnika, ale w 119,5 metra on cały czas pokazuje, że jest mocny, troszkę przywcześnie z wybicie. Pierwsze miejsce w tej chwili jednak to będzie raczej jedna z ostatnich pozycji. No, 35 lokata, no, niedaleko zabrakło już, żeby się zakwalifikować do World Cup. Czemu mnie wzięli? Polska drużyna mnie wzięła. GTA 5. No. To przepowiada dobrą 35 miejsce. Naprawdę bardzo dobry debiut w Pucharze Świata. Jest kariera, gdzie dalej będzie skakał Kusamo. Puchar Świata. Oni mnie wzięli do Pucharu Świata. Zaufanie 42%, czy to było zachowanie trenera. W ogóle kontuzja 0% XD po takim konkursie z dwoma. Zobaczmy, skoczek. Może sobie coś tu zwiększę, nie wiem. Siła, długość lotu jeszcze. A może lądowanie, albo walić te lądowanie. Wygląd skoczka mogę zmienić. Aha, to ja nie chcę chyba nic zmieniać. Dobra, gramy. Gramy, jesteśmy w dobrej dyspozycji, tylko musimy nauczyć się wylądować w końcu. Fajna jest ta gierka, podoba mi się. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dużo więcej konkursów z tej gry. Maczak pierwszy numer startowy cały czas pokazuje, że jest w dobrej dyspozycji, 87%. Tutaj trener myślę, że zauważy. Troszkę spóźnił skok, to będzie słaba próba. No jest w końcu lądowanie, ale no na tą odległość to nie ma co liczyć. Zdecydowanie nieudany Puchar Świata w wykonaniu Maczaka w Kusamo. 82 metry, to jest żart, nie skok. Był wiatr pod narty. Będzie daleka, no jak my skaczemy z Kamilem Stochem, który właśnie wygrywa. Możemy marzyć, no się, ostatnia pozycja. O 2,5 metra dalej niż Klemens Murańka. Jednak to jest Genua. Wygrał Kyle Gallagher przed Stefanem Kraftem i Ryoyu Kobayashim. No, zaufanie trenera spada. Boję się, że tak, do Pucharu Kontynentalnego już zostałem. Brak wymanego. O, no już mnie nawet wyrąbał. Dobra, pokażę im, jak się skacze. Garmin Partenkirchen K80. Piękne wzgórza w Alpach niemieckich. Minus 2,5 stopnia. Już trochę cieplej. Skocznia jest rozgrywana obok słynnego. 89% obok słynnego Pucharu Świata, który rozpoczyna rok. I drugi. Część, bardzo złe wybicie. Jednak jest lądowanie. Nawet chyba telemark jakiś był delikatnie zaznaczony. Jednak bez korygowania w locie. Ale już wiemy, jak lądować. To już jest plus. Drugie miejsce. I które my tu zajmujemy po wylądowanym skoku. 12. Wysoka pozycja w kwalifikacjach. Zawodnik dostaje się z 18 numerem startowym. Startujemy. 98%. No, na razie tylko tutaj mi dobrze idzie. Teraz trochę muszę poprawić wyskok.
metra za wcześnie. Kurwa, ależ skok byłby. Aj, się tam poturbował. Groźnie wygląda ten wypadek na 83,5 metra. Wstał o własnych nogach. Pierwsze miejsce. Mamy szóste wysokie miejsce już po pierwszym. Po pierwszym tutaj skoku. Nieustanym, no. Myślę, że zaufanie trenera co do moich skoków znowu wzrosną. 91%. Myślę, że to też dużo daje. Siła wybicia z belki od razu. O, troszkę nierówny w locie. No. Aj, wypadek. No. Ciężko się tu lata w tej grze. Brak równowagi, skoryguj lot. Głowę ma w belkach bocznych. 19 pozycja, minus 13 i 3 za wiatr. No pięknie wyglądają te skoki. To jest coś pięknego. Są pierwsze, znaczy pierwsze, jakieś tam kolejne punkty w pucharze kontynentalnym. Zaufanie trenera wzrasta. Jednak nadal jest to słaba dyspozycja. Lądowanie może poprawmy. Kontuzja. No, kontuzja 25% wzrasta, tylko kontuzja. Puchar świata w ogóle, znowu puchar. Skacz. Niżny Tagił, trener Michał Doleżal powiedział: skacz młody, będziesz dobry. Tylko naucz się lądować. Minus 2 stopnie w Niżnym Tagile, bardzo ciepło. Punkt konstrukcyjny 120 metr. Jest to znów zawodnik z pierwszym 98%. O, może być to dobry skok na przecież kwalifikacje do drugiej serii. Dobre wybicie. Znów nierówny lot. Jest lądowanie. Tak jest. Tak jest, lądowanie. Teraz trzeba się nauczyć z telemarkiem się lądować. Będą znacznie wyższe noty. 115 metrów. No, jest pierwsza pozycja z kwalifikacją. Miejsce 46. No tak, to jest World Cup, nie? Tutaj to nie ma przelewek. Tutaj trzeba skakać dobrze. Bardzo nierówny lot miałem, dlatego myślę, dużo straciłem prędkości. 98% już. Tutaj będzie dobra prędkość przy wyjściu. Dobre wybicie. Za późno jednak nieco. No jest skok taki sobie, no podobny jak w kwalifikacjach. Jednak 115 metrów. W warunkach minus 13 wiatr, no będzie daleka pozycja. 34, no niedaleko było do uzyskania pierwszych punktów w swojej karierze w Pucharze Świata najważniejszych. Zaufanie trenera nieco spadło. Ciekawe, czy nas puści dalej. Jest Engelberg, no nie mam jednak zaufania. No, bo to weekend cały jest. No, 22 grudnia. Dwa dni przed Wigilią. Czeka nas praca. Skoczka narciarskiego. Minus 2,5 stopnia. No, wiatr w plecy. Zobaczmy, jak sobie poradzę tutaj w Continental Cup. 98%. Muszę się nauczyć tutaj jakoś lądować z telemarkiem. No, troszkę spóźniłem na progu. No, bez lądowania. No. No i tam salta, no groźnie wygląda ten wypadek. Myślę, że znowu coś mi się stanie. 13. Jest kwalifikacja, jest, będzie druga próba. Jednak to nie był dobry skok. 44 lokata, trzeba przynajmniej wylądować, żeby coś zrobić. No, jest wiatr w podnarty. 55%. To lądowanie jest okrutne w tej grze. Idealnie. Kurwa! No już tam go poturbowało. O Jezu. 100 metrów równe. No pięknie. Pierwsza pozycja nawet jest. Trzecia pozycja bez lądowania. No Andreas Granerud jest tylko przed nami. B. Jest jakiś chłop. Nie wiadomo. Jest jakiś... Nie wiadomo. Dobrze skoczył. No jest podium możliwe. Nie wiem, co muszę zrobić, żeby było te podium. No, wiatr pod narty. 95%. No, jest git. Jest git. To trochę trzeba skoczyć. Bardzo dobrze. Aj, nierówno w locie. Nierówno w locie. No i kurwa, wiatr mi nie przeszkadzał. No, przeszkadzał mi.
Nie wiem, ciężko mi się tu skacze. No, 90,5 metra z upadkiem, 18 pozycja. No, są kolejne punkty, nie? W Continental Cup. No, ciężki, to jest bardzo ciekawy, ciekawy zawodnik. Zaufanie trenera wzrosło. Możemy na lądowanie. Aha. Dobra, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.